Klienci rzeczywiście przystępując do zakupu mieszkania wykonują taką bardzo szczegółową weryfikację wszystkich ofert, które na rynku się pojawiają. Rzeczywiście tak jest. I dopiero mając takie pełne rozeznanie, zarówno dotyczące standardu inwestycji, dotyczące samego inwestora, dotyczące miejsca i konkretnej oferty, którą inwestor proponuje, dopiero wtedy dokonują tego ostatecznego wyboru. I tutaj niekoniecznie tym elementem właśnie takim determinującym ten wybór jest cena, bo wielokrotnie jest tak, że decydują się na zakup mieszkania w inwestycjach, które są droższe niż na przykład inwestycje konkurencyjne, ale jest to świadomy wybór, ponieważ właśnie do tego dochodzą te dodatkowe czynniki, jak choćby ten, o którym wspomniałam wcześniej, czyli wiarygodność inwestora, która no, wydaje się, że w całym tym przedsięwzięciu no, jest taka najistotniejsza. To nie tylko wybór lokalizacji, nie tylko wybór inwestycji, ale wybór dobrego inwestora jest takim naprawdę najistotniejszym elementem. Natomiast wracając do folderów, te należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał marketingowy, czyli materiał zachęcający klientów do zakupu albo do zainteresowania się konkretną inwestycją. A to, czy ten materiał rzetelnie przekazuje, nie wiem, kształt inwestycji, która w przyszłości powstanie, to już zależy tylko i wyłącznie od uczciwości i rzetelności dewelopera.